Radio Kraków. Że tak pozwolę sobie zażartować, to proszę popatrzeć teraz na radiokraków.pl. Tam widać redaktora, który cały dzień podsumuje. Andrzej Kukuczka w naszym studiu. Witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No, jest o czym mówić. Krzesło łaski, ja sobie powiedziałem. The Mercy Seat. Pamiętamy tę piosenkę. O, to właśnie. Dobrze, że to panu przyszło do głowy. Bo tak, taka jest prawda. Krzesłem w prezydenta, krzesło w tramwaju, powoli stołek staje się regionalną specjalnością Krakowa. Będziemy musieli chyba zarejestrować gdzieś, nie wiem, w Unii Europejskiej takie regionalizmy. Zaraz Ostypka, tak? No, to Ostypek trochę bardziej na południe, u nas na razie krzesło. Proszę zatem siadać i posłuchać. No to słuchamy. Pod komendę policji w centrum Tarnowa przyjechał mężczyzna, twierdząc, że do podwozia samochodu ma przyczepione dziwne urządzenie. Wystraszył się, że to może być bomba. Mniejsza o koniec tej historii, ale proszę państwa, jeśli podejrzewacie, że pod waszym samochodem jest bomba, to mam prośbę. Zadzwońcie na policję, zamiast jechać z tym czymś przez centrum miasta. Wiem, że nagrody Darwina czekają, ale bynajmniej nie na przypadkowych przechodniów. Bez związku z ewentualnymi domniemanymi bombami padają natomiast pomysły o kolejnym ograniczeniu wjazdu samochodów do centrum Krakowa. Ja pamiętam, kiedy przyjechałem tutaj do Krakowa na studia, a było to 30 lat temu, już wtedy pojawił się pierwszy projekt tak zwanego uspokojenia ruchu w centrum. Co z niego dziś zostało? No to proszę wyjść sobie do centrum, to widać. No, coś mi się wydaje, że tu nie o uspokojenie ruchu chodzi, tylko o uspokojenie kierowców, tak żeby zrozumieli, że samochodem się jeździ, ale się w niego nie ubiera, a bez auta człowiek nie jest nagi. I mówi to państwu ktoś, kto z rozmysłem nie posiada czterech kółek. Naprawdę da się. Da się żyć. Widzę nawet tutaj. No właśnie. Państwo też widzą. Zdążyć się da? Da się zdążyć. Nie spóźniam się, jestem. Zdążam, jak mówią klasyk. Zdążam. Dobrze. Dobrze, od jutra będę zdążać do państwa. Najpierw była Muszyna, potem Sucha Beskidzka, teraz również Nowy Sącz. Kolejne miasta nie chcą urządzeń do pomiaru zanieczyszczeń. Więc w ramach solidarności z lokalnymi inicjatywami wczoraj wyrzuciłem z mieszkania termometr, dziś wyrzucę jeszcze wagę i aparat do mierzenia ciśnienia, a potem znów będę młody, szczupły i zdrowy. No to piękne, no radio to teatr wyobraźni, chciałby się powiedzieć. No ale jeszcze w Nowym Sączu trzeba zostać, bo rowery. Tak, oni tam nie tylko nie chcą pomiaru smogu, ale nie chcą też Tour de Pologne. Na kolarzy, a dokładnie na metę i start etapu trzeba bowiem wyłożyć 500 000 zł. To tutaj ja posłużę się taką klasyką. Co się mnie pytasz, ile można stracić? Się mnie natychmiast zapytujesz, ile można zarobić? No z tym, że Kuba to był akurat z Lubartowa. To prawda. A pies? Nie, przepraszam. Ale mnie podpuścił. To już byłaby przesada. Do usłyszenia, do jutra.